Dobry wieczór, Joanna Łódzka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Tej nocy nad Polską swoją obecność zaznaczy front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu prawie w całym kraju. Dobra wiadomość jest taka, że jutro bez opadów i będzie trochę cieplej niż dzisiaj. Tej nocy deszczu spodziewamy się przede wszystkim w regionach zachodnich, centralnych i na północnym wschodzie. Poza tym możliwe przejaśnienia, a jeśli spadnie deszcz, to naprawdę niewielki. Temperatura tej nocy raczej wyrównana, będzie to od 13 do maksymalnie 15 stopni. W regionie łódzkim również pochmurno, deszczowo, chwilami może padać dość intensywnie, a na naszych termometrach 14, gdzieniegdzie 15 stopni. Ciśnienie przekroczy 996 hektopaskali i będzie dalej rosło. Jutro prawie w całej Polsce przepiękna pogoda, bardzo dużo słońca, a wyjątek będą stanowić krańce południowe i południowo-wschodnie. Tam zdecydowanie największe zachmurzenie i wszędzie przydadzą się parasole. Najchłodniej na północy Polski od 19 do 21 stopni, a najcieplej na południu i w centrum 24 i 25 stopni. W regionie łódzkim m.in. ta najwyższa wartość temperatury, a w słońcu na pewno będzie jeszcze trochę cieplej. Słońca, jak Państwo już widzą, jutro nie zabraknie. Chmury będą się też pojawiać, ale na pewno nie będą to już chmury deszczowe. Wiatr raczej słaby, ciśnienie będzie rosło i taka pogoda sprawi, że nasze samopoczucie jutro będzie doskonałe. I podobnie zapowiada się nadchodzący weekend. Bardzo ciepło w sobotę, aż 27 stopni. W niedzielę trochę chłodniej, ale to nie znaczy, że zimno, bo 23 stopnie na naszych łódzkich termometrach. W przyszłym tygodniu trochę się ochłodzi, będzie też więcej chmur i przelotnych opadów deszczu i wszystko wskazuje na to, że cały przyszły tydzień upłynie nam pod znakiem bardziej wiosennej niż letniej pogody. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.